Witam serdecznie, pokażę jak przygotować szybki makaron na obiad. Do przygotowania będziemy potrzebowali 500 g makaronu, taki jaki lubimy, około 120 g roszponki lub brokoli, 1 kubek śmietany 400-gramowy 12 lub 18%, 150 g serka ricotta, 150 g sera żółtego startego na tarce o średnich oczkach, sól, pieprz do smaku. Makaron gotuję według przepisu na opakowaniu. Ugotowany makaron odcedzam i przekładam z powrotem do garnka. Do gorącego makaronu dodam przygotowany sos. Teraz przygotuję sos. Do miski daję serek ricotta, śmietanę, żółty ser, doprawiam solą i pieprzem i całość dokładnie mieszam. Umytą i odsączoną roszponkę kroję na mniejsze kawałki i dodaję do sosu. Sos dokładnie mieszam, sprawdzam smak, jeżeli trzeba to doprawiam. Sos jest gotowy. Do gorącego makaronu dodaję sos, dokładnie mieszam, danie jest gotowe. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Makaron podajemy od razu po przygotowaniu, póki jest ciepły, życzę smacznego.